Witam wszystkich widzów na kanale akwariumsklep.pl. Najpierw chciałbym podziękować wszystkim subskrybentom za subskrypcję kanału. Bohaterem filmiku jest bardzo popularna, atrakcyjnie ubarwiona i wytrzymała rybka z rodziny tęczankowatych, tęczanka czerwona lub tęczanka lososowa, Losolepis incisus. Dzięki niezwykłemu czerwono-metalicznemu ubarwieniu i wytrzymałości jest niezwykle popularnym gatunkiem wśród akwarystów. Na początku jednak chciałbym zachęcić do subskrypcji kanału, wcisnięciu dzwonka i wystawieniu komentarza. Pomimo 30-letniego doświadczenia w branży akwarystycznej, to w dalszym ciągu zachęca i motywuje mnie do dalszej pracy, celem którego jest rozpowszechnienie miłości do akwarystyki. Tęczanki czerwone pochodzą z południowo-wschodniej Azji. Zamieszkują bogate roślinnością płytkie przybrzeżne wody jeziora Sentani w północnej części Nowej Gwinei. Preferują regiony z gęstą roślinnością, korzeniami i zaczepami. Po raz pierwszy gatunek opisał Weber w 1908 roku. Warto pamiętać, że tęczanki czerwone wybarwiają się dopiero po osiągnięciu 7-8 cm w wieku 5-6 miesięcy i właśnie dlatego w sklepach zoologicznych wyglądają zupełnie nieatrakcyjnie i nie przeciągają kupujących. Tęczanki czerwone to są płochliwe, słodkowodne rybki lawicowe, więc w akwarium powinny być trzymane w grupach od 6 do 8 osobników w stosunku na jednego samca i jedną samiczkę lub z nieznaczną przewagą samic, ponieważ samce często lubią rywalizować między sobą. Nie wyrządzają sobie przy tym krzywdy, chyba że nie mają zapewnionych kryjówek. Warto zaznaczyć, że w większej grupie tęczanki czerwone nie tylko prezentują się ciekawie, ale także pokazują bardziej naturalne zachowania. Na jedną rybkę potrzebujemy od 10 litrów, więc akwarium dla 8 rybek powinien być powyżej 120 litrów. Samce dorastają do 13-15 cm, a samiczki do 10-12. Płodność osiągają w wieku 12-14 miesięcy, żyją od 5 do 8 lat. Tęczanki czerwone mają torpedowate, typowe dla wszystkich tęczanek, boczne spłaszczone ciało przypominające rob, z dwoma płetwami grzbietowymi, oddzielonymi niewielką szczeliną, z wysokim grzbietem, wąską głową i dużymi oczami. Rozróżnienie płci jest bardzo łatwe. Dorosłe samce są większe, mają atrakcyjnie czerwone ubarwienie, odcień którego zależy od warunków i nastroju ryby. Tęczówka oka i płetwy czerwone. Samiczki natomiast są mniejsze, tęczówka oka złota, a ubarwienie żółtawo-zielone z oliwkowym grzbietem i przezroczystymi płetwami. Warto zaznaczyć, że w wodzie z temperaturą niższą niż optymalna wszystkie samce będą ubarwione na czerwono. Natomiast w wyższej temperaturze na czerwono będzie ubarwiony tylko dominujący samiec. W swoim naturalnym środowisku tęczanki czerwone preferują czystą i przezroczystą wodę, dlatego w akwarium należy zainstalować skuteczny system napowietrzania i filtracji. Warto jednak pamiętać, że ciśnienie z filtra nie powinno być bardzo mocne, ponieważ rybki nie lubią mocnych prądów. Akwarium powinno być obsadzone roślinami tak, żeby ryby miały dużo wolne przestrzenie do pływania. W akwarium powinny się znajdować liczne kryjówki, korzenie, gałęzie. Tylna i boczne części akwarium powinny być gęsto obsadzone roślinnością, natomiast przednia część bez roślin, żeby rybki miały dużo wolne przestrzenie. Światło powinno być rozproszone, a akwarium zasłonięty szybą lub pokrywą, ponieważ rybki są bardzo skoczne. W akwarium potrzebna filtracja i aeracja wody z tygodniową podmianą do 25-30%. Parametry wody dość są ważne i muszą być stabilne.
оптимальные параметры воды. Температура 22-25, pH от 7 до 8, GH от 10 до 20. В натуральном средовиску тенчанки червоные отживаемся невеликими бескренговцами, ларвами, зоопланктоном, глонами. Кормить рыбок можно живым охотком, рулечником, водзением, очником и артемием. Конечно, диету треба узупонить покармом рослинным, например, спирулином. Можно кормить как живыми, так и мороженными и сухими покармами. Варто również зазначить, что рыбки лепе росну, когда доставим покармы живые или мороженые. Рыбок треба кормить 2-3 раза в день в малых порциях. Тенчанки червоные идеально надаемся до аквариума товарищеского. Можно их тримать вместе с колорами, бжанками, гурамиками, кирисками, глоноедами. В связи с тем, что тенчанки червоные могут се кризовать с иными готунками тенчанок, например, с тенчанком неоновым или тенчанком бойсемана, полеташе в одном аквариуме тримать один готунок тенчанок. Не полеташе również тримать вместе с пеленками, рыбками драпежными, dużymi pielęgnicami z jezior Malawi i Tanganyika. Rozmnażanie. Samo rozmnażanie tęczanek czerwonych nie jest trudne. Jednak mogą sprawić problemy z odchowaniem na rybku, szczególnie w pierwszych stadiach ze względu na wrażliwość zmian parametrów wody. Parametry wody są dość ważne i muszą być stabilne. Ze względu na temperament ryb, zbiornik tarliskowy powinien być w przypadku jednej pary około 50 litrów, a w przypadku większej grupy około 80 litrów. Do zbiornika wkładamy filtr napędzany powietrzem, który zapewnia przepływ wody, ale nie zasysa na rybku. Do zbiornika wkładamy również drobnoliczne rośliny, najpierw mech jawański lub sztuczny mok akwarystyczny. Niezbędna aeracja i ogrzewanie wody. Bodźcem do tarla służy podmiana części wody na świeżą i podwyższenie temperatury o 2-3 stopnie. Optymalne parametry wody. Temperatura 23-26, pH od 7,3 do 7,6, GH od 18 do 25. Przed planowanym tarlem rodziców rozdzielamy i trzymamy osobno około 2 tygodni. Karmimy żywymi lub mrożonymi pokarmami. Pod koniec drugiego tygodnia samce robią się jaskrawsze i intensywnie ubarwione, a samiczki nabierają ikrę i stanowią się wyraźnie grubsze. Wybieramy najpiękniejszego samca i najgrubszą samicę, a w przypadku rozmnażania większej grupy w proporcji na jedną samicę dwóch samców i przenosimy do zbiornika tarliskowego. Tarlo odbywa się partiami. W ciągu jednego dnia jedna samiczka odkłada od 50 do 80 jaj. Właśnie dlatego zaleca się rozmnażać w większej grupie. Trzeba codziennie sprawdzać akwarium i zauważoną ikrę wraz z pchem przenosić do innego zbiornika, a do zbiornika tarliskowego dołożyć mech jawański. Wylęk następuje po 7-10 dniach w zależności od temperatury. Na rybek bardzo drobny. Pokarm startowy to pierwotniak pantofelek. Karmić trzeba często około 5-6 razy dziennie. Na rybek rośnie wolno. Warto zaznaczyć, że opadający pokarm nie będzie właściwy, ponieważ na rybek pływa przy powierzchni wody. Jak na rybek podrośnie, przechodzimy na karmienie artemią. W pierwszym tygodniu oświetlenie powinno być włączone przez całą dobę. Bardzo ważne, żeby pokarm na rybku był dostępny cały czas w małych ilościach. Uwaga! Na rybek bardzo wrażliwe na zmianę parametrów wody. Woda w akwarium z narybkiem powinna być zawsze czysta. Potrzebne są ciągle drobne podmiany. Zachęcam obejrzeć filmik Obowiązki akwarysty sprzątania, w którym pokazuję, jak ja to robię w akwarium z narybkiem. Na tym wszystko. Wszystkie pytania i komentarze proszę pozostawiać pod filmikiem.
kto jeszcze nie subskrybuje kanał, to ponownie zachęcam do subskrypcji. Dziękuję bardzo. Do widzenia.